witam wszystkich z Olsztyna. Dziś dane statystyczne GUS-u donoszą, że inflacja w sierpniu rok do roku wyniosła 16,1% i wzrosła z 15,7%. Jak prognozowali ekonomiści, ta inflacja powinna wyhamować i nieznacznie się zmniejszyć, jednak wszystko to, co dzieje się w naszym kraju, i tym razem się nie sprawdziło. Faktycznie inflacja jest wyższa i to w sierpniu, przed wieloma Polakami zakupy, wrzesień to czas wyprawek szkolnych, czas przygotowywania dzieci nie tylko w uzbrajania w przybory szkolne, ale również w nowe ubrania na sezon zimowy, co znaczy, że Polacy znowu zapłacą za to więcej. To jest jeden wymiar. Drugim wymiarem będzie bez wątpienia to, że wzrost inflacji powoduje wzrost cen produktów. W tym przypadku mówimy o wzroście cen produktów spożywczych o 17,5% prawie. To jasno pokazuje, że PiS wprowadził w naszym kraju drożyznę i ta drożyzna jest również motorem napędowym budżetu państwa, bo jeśli produkty spożywcze to akurat w tym momencie stawka VAT zmniejszona, ale wszystkie inne, czyli odwołuje się do tej inflacji 16,1%, drożeją, to i VAT jest od tych produktów wyższy, a VAT jest przychodem budżetu państwa, czyli kto będzie te pieniądze dzielił? Dzielił na swoje mniej lub bardziej trafione pomysły? Oczywiście PiS. To jest drugi wymiar. Trzecim wymiarem jest to, że wraz ze wzrostem inflacji Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej zapewne podniesie, i takie były zapowiedzi pana prezesa Glapińskiego, po raz kolejny stopy procentowe, co znaczy, że w tym trzecim wymiarze my, kredytobiorcy, znowu zapłacimy więcej, zapłacimy drożej. W tym przypadku będą bogacić się banki. Jaki jest na to recepta? Podstawową receptą to odsunąć PiS od władzy i zmienić prezesa Narodowego Banku Polskiego, bo jasno pokazuje ta rzeczywistość, że ci ludzie są niewiarygodni dla rynków finansowych, a to przekłada się właśnie na drożyznę, którą PiS funduje w naszym kraju.